Mamy rok 2016, a konkretnie 2 maja. Na serwisie YouTube pojawia się kanał Bush Brothers. I właśnie wtedy w świecie bushcraftu, survivalu i outdooru nie zmieniło się nic. Dzień dobry, na kanale Bush Brothers wita Was Janusz oraz Ragnar. Proszę Państwa, rzecz nieprawdopodobna. To setny odcinek na tym kanale. Kto by pomyślał, co? Jak ten czas szybko leci. Nasz kanał powstał w 2016 roku, także mamy już 5 lat, proszę Państwa. Przez ten czas poznaliśmy mnóstwo ciekawych osób, odwiedziliśmy fantastyczne miejsca, byliśmy na zlotach, byliśmy, no... Czego my żeśmy nie robili? Ludzie, zresztą co obejrzyjcie filmy, co ja wam będę opowiadał, nie? No coś wspaniałego. Hiper kurde w... Dobra sprawa. Czychu, co ty tu robisz? Mini apokalipsa. Deszcz i na wiatr. A tu był kibelek. Zaraz pan pokaże. Co tutaj jest? Subskrybujcie nasz kanał. Na potęgę posępnego czerepu. Świetnie wyglądam. A tak szczerze, to myślę, że gdybym nie prowadził tego kanału, to nie przeżyłbym tylu ciekawych rzeczy w swoim życiu. No, niczego nie żałuję. Muszę się wam przyznać, że już któryś raz zabieram się do nakręcenia tego setnego odcinka. Chciałbym, żeby był on wyjątkowy, no ale jakoś to wszystko mi tak się tam nie składało. A robiliśmy w sumie ciekawe rzeczy, bo słuchajcie, byliśmy na nocce w starej wsi, w lesie. Pomalutku nasze obozowisko nabiera kształtu. Dzisiaj dla odmiany śpimy na ziemi, bo to pierwsza noc Ragiego w terenie. No i żeby Ragi się czuł bezpieczniej, żebyśmy my wiedzieli, gdzie jest Ragi, żebyśmy byli czujni. Będzie spał między nami na ziemi. No, także dzisiaj troszeczkę mniej wygodnie. Nie będzie tak wygodnie jak u Macieja w hamaku, w wydrełce. Jo. Ragi szczęśliwy znosi patyki na ognisko. I wreszcie mamy słoneczko. Jest, wyjrzało. Rozpromieniło się. Już powoli kończymy pracę nad obozowiskiem. Maciuś tarpa wiesa. My tu już nasz pierdzielniczek mamy rozłożony. Kasia tam jeszcze graty wyjmuje. Tutaj będziemy spać po środku. W czerwonym śpiworku będzie Ragnar spał. Tutaj Kasia sobie fryzurę oporządza, żeby ładnie na filmie wyglądać. Ja, niestety są strzyżaki. Także łachudry troszeczkę nam dokuczają. No ale co zrobić? Co zrobić, proszę Państwa? Macieju, co zrobić? Bij krzyżaka. Bij go, dziada. Gałęzią przez łeb. Badylem przez czoło. Na przykład można zapalić i do wyczerpania baterii, albo jak będziemy szli spać, to było... Co potrzeba do odpoczynku w lesie? Musiałem naprawdę wiele uwagi poświęcić sprawdzeniu posłania. Żeby nie skończyło się upadkiem, co z kolei pogłębić by mogło problemy, których nabawiłem się ostatnio z korzonkami. No i co, mam niby zakręcić? Zobacz na to, Mateusz, jak się w Polsce żyje. No to tam, wejdź do lasu. Check this shit, man. Dobrze mi jest, kurczę, nic nie robić. Czekają na wyrok sądu. Stan Borys, 80, wytoczył Karolowi Strasburgerowi, 74. Prawdziwie leśny blok z lasu. Jedyny właściwy. Zjebał.
Człowieku, są, no nie mogę tego powiedzieć, bo w tym momencie... Nie, no dobra, są kawałki świetlowe. Pół świata gania za pędy. Choćby pędy gramem tej substancji, my mamy cały słoik. Dobra. Nie chcemy nic zdradzać, ponieważ boimy się o własne życie. Ale zobaczycie, jaka to jest petarda, ziom. Zjemy to, wypijemy. Jak to się nam zaparzy, to dodamy secret ingredients. Wódki? Brawo, to nie jest Janusz. Skąd? Jak to zgadłeś? Wow. A to wszystko na domowej konstrukcji stoliku, proszę Państwa. Już za 8,89, jedyne 8,89 wyślemy Państwu plany, jak zrobić taki, jak wykonać taki znakomity bushcraftowy stolik leśny za pomocą jedynie naszego mega ultra checker wrap sznurka. Tak ostatecznie wyszła nasza herbata, nie wiadomo z czego, ale wiadomo z czym. Zajebiście, nie? Leśna herbata. Mini marcheneczki od mini ludków. Siusiaki krecików. Odbytki dżdżowniczek. Kawa zrobiona z precyzją. Kawa zrobiona z fachem w ręku. Jak ugotujemy jajecznicę już, to... To wtedy co zrobimy kawę. Do... przejdzie rządu. I my kolejny kroczek. W dzisiejszym totolotku padły numery. Poranna leśna jajeczniczka na boczku. Zapraszamy do oglądania. Dziękuję. Będziecie mieli Alzheimera. Jak możecie? To jest nieekologiczne. I nie true. A z bushcraftem to w ogóle nie ma nic wspólnego. Z bushcraftem to nawet nie srało na sąsiednim kibu. Proces zagęszczania jajecznicy polega na podgrzewaniu jej z dna, wtedy tam, gdzie masa jajeczna styka się z gorącym dnem, zachodzi proces po prostu ścinania się tego białka. Kurwa. Ścinania się tego białka. Zetnę cię zaraz. Ścinania się tego białka, ścinania się tego żółtka, ścinania się. Czy białko się ścina, się tnie. Muszę się ścina i się rżnie. Mieszania, aby dać możliwość masie jajecznej o większej rzadkości do przepłynięcia jednak w dół, gdzie będzie mogła się ściąć. Dziękuję. My jesteśmy jedynie skromnymi turystami spod otwockich lasów. I proszę Was, byliśmy też nad Wisełką na ognisku. Było ciekawie. Teraz mi się gorąco. Człowiek popracuje, nie? No. Człowiek popracuje, to i się gorąco robi. O! Jest, już jest. Już jest, już jest, już jest. No dobra, i widzisz, teraz wkładamy w to. I musimy tak, wiesz. Delikatnie tmuk. Nie zawsze się udaje. Może być to za bardzo wilgotne. Powinno się udać, jeszcze masz wiatr w dobrą stronę. Weź tych suchych patyczków małych. O, i mamy, chodź. Szybko bierz, Badrzej. Oj, lecimy z koksem. Oka. Dawaj, dawaj więcej.
Już nam się chyba ognisko rozpali, nie? No. Agnariuszu, to są ogniste patyki już. Nie wolno odejść. Urodzineczki Januszka, to bardzo fajna impreza. Będzie miał ciężej, że tak powiem. A, kornik się spali. Pokój boczkowi i pieczarką. Niech żyje majonez. Parówa w bóle zawsze gites. Jeśli Maciej! Jak zapachniało. Mięsny Maciej zrobił potrawę bezmięsną. Chodź Stefan, chodź Stefan. A to hot dog mięsnego Macieja. Ma parcie na sport. Powiedzmy, że nie widać, ale może widać. W porównaniu z połączeniem z talentem piłkarskim będziemy pić jeszcze na Kanaida. Także coś tam się dzieje. Większość czasu w sumie poświęcam teraz Ragnarowi. No ale obiecałem ten setny odcineczek, więc musi być. Musi być szczególny, dlatego proszę Państwa, zrobimy ten Q&A. Jestem na tyle głupi, że zapomniałem przepisać pytania z telefonu na kartkę, tak żebym mógł je czytać podczas nagrywania, bo nagrywam właśnie telefonem. No cóż, muszę mówić pytania z pamięci, także jeśli coś przeinaczę troszeczkę, to przepraszam, ale sens pytania będzie zachowany. No i pierwsze pytanie od Konrada. Co mnie skłoniło, żeby nagrywać i umieszczać filmy w internecie? Otóż, drogi Konradzie, nie wiem. Nie no, żartuję. Wcześniej zajmowałem się, bawiłem się w fotografię, robiłem sobie jakieś tam foteczki, te sprawy i tak dalej. I zauważyłem, że nagrywanie też mi się podoba, nie? To jest fajna rzecz. A że lubi człowiek łazić po lesie, lubi po górach, więc to wszystko tam się zazębiło. No i właśnie tak to wygląda, proszę Państwa. Teraz pytanie od Zosi Samosi. Czy to prawda, że więcej nie przyjedziemy nad morze, bo uważamy, że tam każdy pije mocz? To będzie moje ulubione pytanie z tych, które mi zadaliście, naprawdę. To zabawna historia jest. Słuchajcie, będąc kiedyś w odwiedzinach u Garbatego, tam zorganizowali dla nas ognisko, imprezkę przy ognisku. No i jeden z uczestników pokazał nam, że nie jest tylko teoretykiem w sztuce survivalu, jest też praktykiem i udowodnił, że potrafi w sytuacji kryzysowej wypić własny mocz. Oczywiście popieramy takie techniki, jak najbardziej trzeba takie rzeczy trenować, jeśli ktoś jest na tyle zmotywowany, jak najbardziej. Ale na pewno nie zraża nas to od wizyty nad morzem i na pewno jeszcze odwiedzimy te rejony. Także proszę się o to nie martwić. Zresztą w tym roku byliśmy nad morzem na wakacjach i mieliśmy nawet do Garbatego jechać. No ale po prostu tam nie stykło nam czasu na wszystko. No następnym razem, nie? Danuta nie wie, jakie zadać nam pytanie. W sumie to się nie dziwię, Danuto, znamy się już tyle lat, więc o co tutaj pytać? Pozdrawiamy serdecznie. Mój imiennik, czyli Janusz K., którego zresztą poznałem właśnie na tym wypadzie nad morzem, gdzie poznaliśmy survivalowca praktyka, zadał mi pytanie, na co wydałem hajs z dodatków covidowych. Drogi Janusz, na co poszedł hajsik? Na co poszedł? Poszedł między innymi na komputer, na nowy komputer, na którym mogę szybciej, że tak powiem, składać filmy, bo renderowanie filmów na starym komputerze było już naprawdę denerwująco długie. Poszedł hajsik na wakacje, poszedł na sprzęt turystyczny, poszedł na jakieś tam ubrania, poszedł między innymi właśnie na psa, bo pies sobie tam rozciął łapkę, więc trzeba było tam różne rzeczy, wiecie, kupić i zresztą zapłacić za zabieg i tak dalej. No i nie wiem, no ogólnie przepierdzieliłem chyba większość hajsu. Wiecie, no daje Bill Gates, no to trzeba korzystać, nie? Dwa piwka pyta o ulubione góry. Ciężko, powiem Ci, będzie mi wybrać, bo uwielbiam Sudety za oczywiście piękne widoki, za ciekawe trasy, szlaki,
i za to, że łatwo tam kimbać na dziko. A jest też sporo rejonów bushcraftowych, gdzie można sobie tam, wiecie, legalnie przekimać. Ale uwielbiam też Tatry za te piękne widoki. Tam raczej bym się nie podjął nocowania na dziko. No chyba, że gdzieś tam na jakimś szczycie góry, może kiedyś to zrobię. No ale te piękne widoki, te trasy, oj, to jest coś wspaniałego, no. Ciężko mi wybrać, czy to Sudety, czy to Tatry. Ale w Sudetach spędziłem więcej czasu na pewno. Pytanie od Matiego. Jaki trunek najbardziej lubimy pić w lesie i dlaczego tak jest? Mati, jako ludzie z ratownictwa najbardziej lubimy opatrunek. Otóż Mati, nie jesteśmy zbytnio wybredni, tak naprawdę lubimy każdy trunek. Nie pogardzimy praktycznie niczym, ale jeśli już byśmy mieli coś wybierać, to przynajmniej w moim wypadku są to nalewki różnego typu, ale już takie prima sort nalewki, to oczywiście od Romka. Kto miał przyjemność pić, ten wie, że nie ma nic lepszego. Krystian pyta, czym się różni praca ratownika od pracy pielęgniarza i dlaczego podjąłem decyzję zmiany zawodu właśnie z ratownika na pielęgniarza. Natomiast Maksymilian pyta, czemu ratownictwo, a nie na przykład radio, bo ponoć mam radiowy głos. Także postanowiłem, że po prostu połączę te pytania. Przyznam szczerze, że wybór ratownictwa to był czysty przypadek. Tak naprawdę nie miałem wtedy jeszcze za wiele w głowie, nie wiedziałem, co chcę robić. Ratownictwo z jednej strony wydawało się dość ciekawe, bo można pomagać innym, a przy okazji po prostu zarobić na życie, a do tego też zostać takim, wiecie, wymarzonym z dzieciństwa superbohaterem, no bo jednak niesie się pomoc innym. I czy to był dobry wybór? To chyba był dobry wybór, no. Jednak jestem z tego wszystkiego ogólnie zadowolony. Czasami mam dość tej pracy, rzuciłbym to wszystko w kąt, pojechał w te Bieszczady, odizolował się, ale jak już troszeczkę, wiecie, minie czasu, to człowiek za tym tęskni. Jednak ta adrenalina, ta chęć pomocy innym, no, taki, na takim drużę, wiecie, no, nie wiadomo, co człowieka spotka. Tam naprawdę dzieją się czasem kosmiczne rzeczy, czasem nie dzieje się nic, a czasem jest takie urwanie głowy, że nie wiesz, co robić. No, na tym polega ta praca. Czuwasz, nigdy nie wiesz, co się wydarzy. A czym się różni praca ratownika od pracy pielęgniarza? W moim wypadku tak naprawdę to nie jest jakaś duża zmiana, bo ja pracuję na szpitalnym oddziale ratunkowym i tak naprawdę zostając pielęgniarzem mogę teraz robić parę tylko rzeczy więcej. Mogę na przykład toczyć krew, mogę się zajmować opieką, pielęgnacją właśnie taką pacjenta bardziej, nie tylko ratowaniem samego życia, ale też opieką nad tym pacjentem w formie na przykład długofalowej, że tak powiem, nie? I co? A dlaczego to zrobiłem? Dlaczego postanowiłem zostać pielęgniarzem, a nie zostałem dalej ratownikiem? Dla pieniędzy, po prostu. Dla pieniędzy. Robiąc tą samą robotę, dostaję mniej pieniędzy, muszę po prostu być pielęgniarzem i dostaję ten hajs. Co zrobić? No takie życie. Także musiałem skończyć studia, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Nic takiego, nie? Powiem Wam szczerze, moi drodzy, że nieco zgłodniałem, a będzie to świetna okazja do tego, żeby przetestować nową kucheneczkę, którą dostałem od Maćka ostatnio na urodziny. Dziękuję Ci, Macieju. Zaraz sprawdzimy, jak działa. Szybkie danie. Kubek chemika tak zwany. Gdzie my tutaj mamy nasze sprzęty do gotowania? Jest kubeczek, jest butla gazowa. To się wszystko zaraz poustawia. O, i jest też sama kucheneczka Highlandera. Proszę ja Was. Ragnar już się zainteresował, co tu się będzie działo, co tu będzie gotowane. Już Państwu idę zaprezentować tą kuchenkę. Prezentuje się właśnie tak ta kucheneczka, moi drodzy. Cyk, pyk. Nakręcamy na butle i tyle. Za około podobno 5 dyszek jest do kupienia. Gdzie? Nie wiem gdzie. Spytam Maćka, to umieszczę może. W każdym razie fajna kucheneczka. Niedużo tego gazu zostało. Mam nadzieję, że starczy na zagotowanie wody. Oby tak było. Ragnar jest bardzo ciekawy, co tu się dzieje, co tu się będzie działo. Otóż Ragnie, nic dla Ciebie.
Nie jest zbyt głośna kuchyneczka. Na tyle chyba cicha, co moja poprzednia. Raguś, daj spokój. Nie zaglądamy tam. To już dla mnie woda będzie, nie dla ciebie. Ja muszę to zjeść się. Muszę tutaj się zasłaniać przed tym psem, bo jak wleci we wrzątek, to będzie tragedia. Woda już się ugotowała. Nic tylko zalać i rozkoszować się za chwilę pysznym, chemicznym daniem. Tylko najpierw zakręcimy to i owo. Odejdź. Odejdź, psie. Odejdź stąd. No i właśnie, tak to z psem jest. Do psa nie przemówisz. Nie zrozumi. Znaczy, mogę go pogonić stąd, no ale nie chcę go gonić, żeby się nie bał. I to też tak, o. W każdym razie zamieszamy. Zakryjemy. Odciekamy chwilkę. I będziemy się zaraz rozkosować tutaj pysznym makaronem bolognese. Proszę Państwa, bolognese. To nie jest byle co. To jest z Włoch. To się je. To się kosztuje. Ach, te strzyżaki, jak ja dziadów nienawidzę. Dałbym w pierdziel wszystkim strzyżakom i kleszczom. Tyle Wam powiem. Słuchajcie, moi drodzy. Pojadło się, to i energii przybyło. Ponagrywałbym jeszcze, ale słuchajcie, nie dość, że brak mi czasu, to i brak mi pytań od Was. Dlatego urozmaicę film nagraniami z wypadów, o których Wam wcześniej wspominałem. Byliśmy właśnie w lesie w Starej Wsi i tam była bardzo fajna nocka. Pierwsza nocka Ragnara w lesie, więc możecie zobaczyć, jak tam Raguś się spisywał podczas pierwszej swojej nocki. A drugi wypadzik był nad Wisełkę. Taki trochę urodzinowy wypadzik, bo miałem swoje 38 urodziny. Także tam sobie troszeczkę pobalowaliśmy nad Wisełką, w naszym stałym obozowisku, naszym ulubionym obozowisku, bo jest blisko domu, więc możemy się tam łatwo naszą ekipą spotkać. No i o, jakoś mam nadzieję, że to wszystko się zlepi w fajny filmik. Że będzie się Wam wszystko podobało. Tak bym bardzo chciał. Pomału zbliżamy się do drogi, także będę kończył nagrywanie. Jeśli odcineczek Wam się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę, za jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, to zróbcie to, jeśli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne odcinki. Dzwoneczek i te sprawy. Będę też wdzięczny za odwiedzenie naszego Facebooka oraz Instagrama. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Dzień dobry, witam Was na kanale Bush Brothers. Jesteśmy w naszym stałym obozowisku nad Wisełką. Jest ze mną Kasia, Maksiu, Maciek i Ragnar. Rozbijamy nasze obozowisko. Tarpy już wiszą, hamaczki wiszą, więc niedługo zaczniemy rozpalać ognisko. Zapraszamy Was do oglądania. Warto, polecasz? Łój gąsiora, polecam, kurwa, mięsny Maciej. O kur... Pijcie z rana łój gąsiora. Piję go dzisiaj i piłem go wczoraj. Piją go dzieci, pije go żona. Bądź makłowiczem alkoholikiem. Makłocholikiem. Makłocholik. Witamy w przygodach makłocholika. Okej. Mamy rzekę, mamy 11 listopada, mamy piękny dzień słoneczny. To wspaniały moment, aby odpalić cytrynówkę Ornocha. Mięsnego Macieja zresztą, przecież. Cytrynówkę mięsnego Macieja. Jest to cytrynóweczka, dosłownie, którą się robi dobę, dwie przed spożyciem. Wyciskamy sok z pomarańczy i cytryn, ale nie musi być pomarańcze, nie musi być pomarańczy, jak nie ma. No i potem mieszamy, podgrzewamy lekko, lejemy pół słoika miodu, robimy obrzydliwie słodko-kwaśny wywar, mieszamy z wodą,
odstawiamy na dobę i to jest efekt. Teraz zapraszam do degustacji Janusza i Katarzynę. Chodźcie, chodźcie. Aha. Dobre. Dobre. Miodek czuć. Jest miodek, jest cytrynka. Samo zdrowie. Dobra, smakowałem. Samo zdrowie. Do tego jeszcze gęsi smalec. O kurwa. To jest kuchnia, przyjacielu. Bał się, że wyleje, a Masterchef może podpijać. I wszystko przykrywamy Janusza nowiutką. Opowiadaj. Patelnię, co ja będę opowiadał? Potem wykorzystamy tą patelnię. Patelnia cygańska, wczoraj wypalona. Pierwszy raz w życiu wypalałem patelnię. Nie wiem, czy jest i dobrze. I zostanie użyta jako pokrywka. Na razie tak, ale potem użyjemy je do podsmażania mięsa. Także miejmy nadzieję, że to się sprawi. A jutro jajuwa. Jutro jajuwa na tym. Jo. No i dzisiaj kurczak. No i dzisiaj kurczak. Czy to nasi ludzie? To ja i moi ludzie. Woohoo! Hey ho! O nie, kurde. Co ty? Kurdowie irakijscy. Kurdowie. Ale się pięknie pali. Się jara. Siemanko. Siema. Siema. Co ty masz na tej? Przy głowie? Gdzie? Specjalne pejsy takie. Papierosek. Śmieszny pejsi. Siemano. To jest papierosek. Możemy głaskać kuta? Można co ty gadasz? O imię kuzie. Spotkaliśmy go tutaj. Jak się zabija. Wolaj płaszczaka! Ale jaki kurde... Co to jest? Zapuszczę, no chyba się nic nie przyszli do nas miastowi i prawdziwy kolarz. Ale każe na granicy się co? Ja nie wiem. Cześć, Rami. Cześć. Nic się nie powinno stać, Kasiura. Może idziesz to, bo on skacze tylko. Ragnar już pływał? Wiśle nie, na szczęście. Ja nawet nie wiedziałem, że tu jesteś. Już miałem prawdę. Patrzę, jakiś powiedz mu, żeby nie skakał. Jak dasz mu znak, żeby nie skakał, to się nie zdanie. Musi być głodny. Siema, cześć Miki. Nie skakał. Dajcie bułeczki. Leon Butek. Już pyszna, Maciu. Ta twoja noleweczka jest naprawdę wykwintna. Koniec gości, koniec zwiedzania. Tu nikogo już więcej nie będzie. Czysty buszlar. Ugotowane filety. Wystudzone. Będę teraz próbował doprowadzić do postaci włóknistej. I tak odbywa się moment szarpania szarpanego kurczaka. Jest szarpany. W tym momencie, proszę Państwa, ewidentnie jest osobą szarpaną, nie zaś osobą szarpiącą, którą może chciałby być, ale niestety nie jest. Mamy zrobiony w tym momencie wyszarpany na włókienkę. No może nie są idealne, ale jak na nasze warunki dzisiejsze jest git. I co? Wrzucamy przyprawki, wlewamy piwerko, wlewamy sauce barbecue. Barbecue sauce. I na patelnię. Bo tylko prawdziwi buszkraftowcy są prawdziwi. Wrzucamy przyprawy. Papryka ostra. Papryka słodka. Papryki wędzonej jest najwięcej. Jest trochę kuminu, jest dużo czosnku. Jest aromacik. Elegancki. Myślę, że tutaj piwerkiem to jeszcze ciemnym zaatakujemy. I jeb kapselkiem do środka.
I ładujemy jeszcze sosu barbecue. Nie żałując oczywiście. Ale... ale poszło jak szczupak. Teraz czekamy, aż nam się to ładnie przysmaży. Najwięcej to się dzieje przy tym mięsie. No bo to jest po prostu punkt kulminacyjny dzisiejszego wieczoru. O, proszę państwa, i tak właśnie prezentuje się śniadanko. No coś pysznego. Mam nadzieję, że wasze oczy teraz sprawiły, że jesteście głodni. Niam, 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 niam. Ja! Fit! Pięknie zrobiłeś. Cóż za cięcie. Robimy jajecznicę. No bo co innego można lepszego zrobić rano, po całej nocy bushcraftu. Najlepiej zrobić jajówę. Marta, za... na Jawsku. I jajecznica. I jajecznica. Ale bym się palec ukroił. Mało tej jubas, nie ma więcej? Jest. No to weź jej więcej. Nowy nóż Maxa. Joker Ontario Nomad. Stal nierdziewna, nie wiem jaka. Nie wiem jaka. Orzech amerykański. Zobaczcie, jaki gruby jest, skurwysyn. No, z 6 mm. Co najmniej jak mój Hudson. Piątka tu jest na luzaku. Fajnie się go trzyma, zobaczymy. Wysoki szlif. Zobaczymy jak... Błaski. Elegancko. Elegancko się nim kroi też. Nie zjeżdża, wiesz gdzie jesteś. Wiesz, w którym momencie mięsa jesteś. Ja wiesz, w którym miejscu palca odcinać. No dawaj, tak ja bacę. Boli w odpowiednim miejscu. I kondom spadł. Dziko mnóstwo. Tu jest totalnie spadł, nie? No, jest skandynawski.